Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. W niedzielny poranek witam w studiu panią dr Magdalenę Gołowkin-Hudałę. Dzień dobry. Dzień dobry. I panią dr Aleksandrę Wilk. Dzień dobry. I to jest mocna reprezentacja Uniwersyteckiej Kliniki Prawa. Pełna nazwa: Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna. Dałam radę. Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest za instytucja, co to jest za komórka. To jest instytucja, która ma łączyć w sobie ideę kształcenia studentów do pracy prawników w przyszłości poprzez bezpośredni kontakt z klientem. I tak, żeby było pożytecznie, jest to opcja otwarta dla mieszkańców Opola, którzy chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Są osobami, które nie są w stanie zdecydować się na profesjonalną pomoc prawną radców prawnych czy adwokatów. To w takiej sytuacji zgłaszają się do naszej kliniki, która rejestruje ich i studenci przyjmują ich w takich dwójkowych jakby parach, w ramach których zbierają informacje od klienta, w czym mogą pomóc. Czyli to jest takie dwa w jednym, powiedzielibyśmy. Korzystają zarówno studenci, bo uczą się, praktykują już, można powiedzieć, a z drugiej strony no właśnie ci, których, no powiedzmy wprost, najczęściej nie stać po prostu na tego typu usługi prawne, konsultacje, mogą z tego skorzystać, czyli mieszkańcy Opola, Opolszczyzny. Tak. I to jest warunek, czyli każdy, kto chce skorzystać z pomocy Kliniki Prawa, podpisuje dokumenty, które potwierdzają to, że nie jest w stanie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej i korzysta z pomocy studentów, która może nie jest zawodową pomocą, ale staramy się, żeby była jak najbardziej profesjonalną, bo studenci czynią te porady pod auspicjami naszych pracowników naukowych, czyli każdy z nas, który specjalizuje się w jakiejś dziedzinie prawa, objął małą grupkę studentów, bo trzeba powiedzieć, że w naszym Instytucie Prawa klinika to są zajęcia obowiązkowe dla każdego studenta, czyli każdy student, który skończy prawo w Opolu, musiał co najmniej kilkakrotnie spotkać się z żywym człowiekiem, z żywym problemem, poradzić sobie ze swoimi ograniczeniami, z trudnościami związanymi z komunikacją z klientem i w tym kierunku staramy się studentów kształcić, natomiast przy okazji zdobywają wiedzę prawniczą, bo muszą odpowiedzieć na konkretne pytania prawne tych ludzi z pomocą pracowników naszego Instytutu, którzy starają się jak najlepiej podzielić się swoją wiedzą. Także praktyczne kształcenie w trakcie studiów. Dużo osób zgłasza się, żeby skorzystać z takiej informacji, pomocy? Bardzo dużo osób zgłasza się, żeby skorzystać z takiej pomocy. Co więcej, nawiązaliśmy współpracę z różnymi podmiotami w Opolu, które tej pomocy potrzebują. Na przykład z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z Urzędem Pracy, tam gdzie trafiają takie osoby, które są w jakimś trudnym momencie życia, chociaż coraz częściej na przykład naszymi klientami są studenci uniwersytetu, borykający się z problemami mieszkaniowymi, z problemami alimentacyjnymi czy innymi. I dlatego jest to takie, myślę, dobre miejsce w Opolu, gdzie staramy się budować jakąś współpracę na terenie miasta z ukierunkowaniem również na naszych studentów. Czyli macie też taki ogląd, jak się zmienia ta problematyka, z którą przychodzą mieszkańcy, czy tak jak pani mówi, teraz nawet studenci, tak? Tak, mamy to szczęście, że mamy pracownika w klinice, to jest pani magister inżynier Edyta Brzatkowska, która rejestruje sprawy i ona zajmuje się jakby kategoryzacją problemu i przychodzi człowiek i on może mieć problem, który będzie dotykał i prawa karnego, i prawa rodzinnego, i prawa pracy i jak gdyby jeden człowiek wypełnia trzy grupy studenckie swoimi problemami. Staramy się to tak podzielić, żeby dostawał konkretną odpowiedź z konkretnej dziedziny od studentów, którzy mają do czynienia ze specjalistą z tej dziedziny. Czyli jeden człowiek nie oznacza jedna sprawa i dzięki właśnie temu, że jest ktoś, kto może koordynować cały ten proces, jesteśmy w takim punkcie, że ten człowiek jest zaopiekowany trzema opiniami prawnymi przy wyjściu z kliniki i wie o tym, o tym, o tym. Staramy się, żeby wiedział jak najwięcej. Wydaje się, że to jest pomysł genialny w swojej prostocie, bo właśnie łącząc tą teorię z praktyką, powoduje, że studenci wychodząc po studiach z uczelni są na bieżąco, czują właśnie jaka jest ta problematyka bieżąca, nie są zaskakiwani, jak rozumiem, przez rzeczywistość. Tak, oni często zwracają nam uwagę na to, że ten kontakt, który odbył się pierwszorazowo z klientem właśnie w klinice,
To jest nauka, którą oni przez długie lata pamiętają, ponieważ to jest takie zderzenie pomiędzy tym, czego się nauczyli, a po prostu z osobą, która może się zachowywać w różny sposób, również zaskakujący dla nich i nieprzewidywalny, i muszą sobie w tej sytuacji poradzić. Bywało tak, że naprawdę te sytuacje były na tyle dla studenta trudne, że w ostatnim czasie my zdecydowałyśmy, że w takich uzasadnionych przypadkach po prostu towarzyszymy przy tych spotkaniach z klientami po to, żeby to miało też troszeczkę charakter warsztatowy, czyli to, co się zadziało na tym spotkaniu, jesteśmy w stanie później ze studentami przepracować jeszcze, czyli zwrócić uwagę na to, co było dobrze, co można by było poprawić, dlaczego ten klient tak zareagował na jakieś pytanie, bo to też chodzi o umiejętność zadawania pytań. Czasami te pytania aż chciałoby się zadać, a po prostu nie należy ich zadać w danej sytuacji. Delikatność czy wyczucie jest tutaj ważne. Czyli sama taka umiejętność zachowania się w tej sytuacji, nie tak jak na zajęciach, bo na zajęciach przecież studenci pracują na kazusach i podobnie mają jakieś sytuacje rozwiązywać, natomiast tu jest po prostu osoba, która reaguje, więc to jest doskonała forma nauki i to nam absolwenci na to zwracają uwagę później, którzy już praktykują, że tak, że te zajęcia z kliniki i ten kontakt z klientem pierwszy raz w życiu bardzo ukształtował potem ich wybory, ich jakieś myślenie o tym zawodzie w przyszłości. Żadna symulacja tego nie zastąpi, bo nie. Tu mamy, tak jak pani podkreśla, żywego człowieka, jego emocje, tak. A prawnik, tak można by powiedzieć, że w wielu sytuacjach musi być też trochę psychologiem, prawda? No właśnie to, czy zadać pytanie, jakie pytanie, w którym momencie je zadać? My prowadzimy sekcję prawa rodzinnego, więc u nas to się pojawia właściwie cały czas ten problem, że to są bolesne rzeczy. Często trudne jakieś cierpienia, łzy, właśnie emocje, nerwy. No i właściwie tak, taki obszar umiejętności psychologicznych jest niezbędny. My w ramach pracy dydaktycznej ze studentami organizujemy warsztaty, na których wybieramy sobie kilka takich możliwych do zaistnienia sytuacji i już tak warsztatowo, dydaktycznie po prostu zastanawiamy się nad tym, jak by tą rozmowę przeprowadzić, żeby ona była skuteczna, bo dla nas jest najważniejsze, żeby informacji uzyskać jak najwięcej, określić sobie jakiś obszar, z czym ten klient przyszedł i czego oczekuje, tak? No bo rozmowa może trwać nawet czasem 2 godziny, a mogłaby pół. Więc to jest też taka umiejętność, którą staramy się próbujemy kształtować. Im przekazać. Ale tak. To już dla chętnych studentów, dla tych, którzy wiedzą, że ich droga życiowa pójdzie w kierunku takich porad pracy, radcy prawnego czy adwokata. Natomiast część ze studentów po tych rozmowach mówi: pani doktor, tylko podatki. Jak najdalej od ludzi, jak najdalej od tych spraw, bo i nie chcę też tego. Dobrze, że jest świadomość. Tak. Takich własnych ograniczeń czy możliwości po prostu. Także nie chcą tego, nie i koniec. I ja jak gdyby widzę w tym korzyść, nie stratę, że oni się muszą raz zderzyć i zrozumieć coś. Zdecydowanie tak. Później właśnie to, co tutaj już wybrzmiało, to jest zaoszczędzona konfrontacja już na tym etapie pracy, gdzie człowiek już się zrekrutuje, zaczyna i nagle to nie to, prawda? I trzeba wszystko odwracać, więc rzeczywiście spory zysk. Działacie i jesteście doceniani, powiedzmy, bo Rzeczpospolita prowadzi taki coroczny ranking i w ostatnim, czwartym rankingu, tegorocznym, tak, on co prawda już ma pół roku, ale wciąż jesteście na podium, 3. miejsce, choć to nie najwyższe miejsce, które zajęliście w tym rankingu, prawda? Bardzo dumni jesteśmy z tego miejsca i w tym roku robimy wszystko, aby doprowadzić do sytuacji, w której odwiedzimy Państwa za rok i pochwalimy się 1. miejscem. Bez wątpienia. Wierzymy zaprosimy. W to naprawdę serdecznie i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy tworzą tą klinikę, naszych pracowników, którzy świadczą sobie pomoc nawzajem, bo te problemy prawne wobec ciągle zmieniającego się prawa są tak złożone, że czasami bez konsultacji kogoś właśnie od wcześniej wspomnianych podatków nie ruszymy z prawem rodzinnym, prawda? Bo pewne rzeczy trzeba wiedzieć, co dalej się stanie, jeśli zrobimy taki ruch czy inny. I ta wielka otwartość naszych pracowników na to, że student może po prostu wpaść na konsultację i zapytać, czy tak, to jest wspaniała sprawa, taka myślę też integrująca nas i pozwalająca na taką dobrą współpracę w tej dziedzinie. A co oceniane jest w tym rankingu? Za co dostaliście to 3. miejsce i czym chcecie zawojować 1. miejsce? Za to, że prowadzimy na przykład tak zwaną współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Nasi studenci wyjeżdżają do zakładów karnych. Odwiedziliśmy kobiety w Turawie z dużą grupą studentek. Tak wyszło, że akurat studentki pojechały do kobiet. To są rzeczy, których nie robią inne kliniki, chociaż
chociaż niektóre na pewno tak działają, natomiast my prowadzimy taką działalność nie tylko w siedzibie naszego uniwersytetu za biurkiem, tylko potrafimy wyjść do ludzi, to jest jakby doceniane. Doceniane są konferencje, doceniane są te warsztaty, o których wspomniała pani doktor, czyli takie formy prowadzenia studentów w kierunku rozwijania tych tak zwanych miękkich umiejętności. I myślę, że to decyduje o tym, a w tej chwili rozszerzyliśmy ilość pracowników konsultujących naszych studentów, co powinno wpłynąć na ten pozytywny wynik w tym rankingu, bo tylko to było przyczyną, dla której nie zdobyliśmy pierwszego miejsca. Czyli skorygowane ewentualne niedociągnięcia i teraz trzymamy kciuki. I gratulować pierwszego miejsca jeszcze nie będę, nie. bo to byłaby przesada. Ale głęboko wierzę, tak. Że tak właśnie będzie. Zajmujecie się tym na co dzień, ale też prowadzicie różne akcje, jak choćby ta, która w czwartek miała miejsce, czyli maraton pisania listów. Tak, klinika wraz z kołem naukowym Bonafides właśnie te dodatkowe działania jeszcze organizuje po to, żeby studentów aktywizować jeszcze w różnych innych obszarach. I jednym z takich wydarzeń to jest właśnie maraton pisania listów Amnesty International. Robimy to na naszym wydziale po raz drugi. Jest to doskonała znowu forma zaangażowania studentów w to, żeby tą wiedzę, którą oni zdobywają w czasie zajęć na temat systemów ochrony praw człowieka, móc zauważyć właśnie w kontekście sytuacji jakiejś konkretnej osoby. To znaczy, maraton polega na tym, że w tym roku akurat jest to 10 osób, których prawa w jakimś obszarze zostały w ostatnim roku złamane. Amnesty International wybiera te osoby. Z całego świata? Tak, z całego świata. I każdy, kto przystępuje do tego maratonu pisania listów, może pisząc ten list wyrazić swój sprzeciw wobec tego działania, które miało miejsce w danym kraju. Te historie są przeróżne, bo to są osoby na przykład takie już nie tylko, jak było, pamiętam w latach ubiegłych, że to były osoby, które na przykład zostały bezprawnie pozbawione wolności z jakiegoś powodu, ale też już widzę, że w tym roku to są historie na przykład takie wskazujące na konieczność profilaktyki, czyli na przykład historia kobiety, która chce zwrócić uwagę na to, że zmiany klimatyczne prowadzą do tego, że w jej kraju jest sytuacja coraz gorsza również z perspektywy ochrony praw człowieka. To jest zjawisko, które jakby na całe szczęście, się z tego bardzo cieszę, że to jest z roku na rok coraz większa liczba akcji, która jest organizowana w Polsce i coraz większa liczba osób, które się w to angażuje. Dla przykładu w zeszłym roku w Polsce było organizowane takich maratonów w 850 miejscach i napisane zostało prawie 300 tysięcy listów. Robi to wrażenie. Robi wrażenie i Amnesty podaje też takie przykłady, że rzeczywiście rząd danego kraju, który otrzymuje listy z poparciem, czy jakby z protestem właściwie przeciw takiemu działaniu, ostatecznie dość często zdarza się, że te osoby, na przykład dziennikarz, który w zeszłym roku został uwolniony po takiej akcji Amnesty International, wysłania tych listów, był w więzieniu 17 lat i po tych 17 latach został po prostu uwolniony. Więc naprawdę myślę, że warto, bo to studenci, jak angażują się w to, czytają te historie, wybierają te osoby w imieniu, których chcą się opowiedzieć, to mówią tak, to jest rzeczywiście to, o czym my czytamy na zajęciach, znamy prawa, wiemy, jak funkcjonują mechanizmy ochrony praw człowieka, a potem mówią, no tak, ale przecież w rzeczywistości to działa i znowu inaczej. Jest konkretna twarz, konkretna historia tak. I zupełnie tak. Inaczej się postrzega ten problem wtedy. No, wobec prawników chyba często pojawia się taki zarzut, że paragrafy, prawda, i że nie widzą człowieka zza tych paragrafów, że to są sprawy. Mam wrażenie, że odbiór społeczny czasem jest taki, że właśnie, że nie widzi się człowieka, widzi się sprawę. Tymczasem zarówno Klinika Prawa, jak i właśnie takie akcje jak pisanie listów, ten maraton listów, właśnie daje taką twarz, stawia twarz konkretnego człowieka przed tym bezdusznym, jak niektórzy chcieliby widzieć, prawnikiem. Czyli to trochę też może zmieniać wasz wizerunek w oczach tych, którym pomagamy. Taką nadzieję. Pomagacie. Tak, pomagamy. Już się chciałam podpiąć pod pomagamy, ale... Ale zapraszam. Jeśli tylko bym mogła czymś służyć, to... Myślę, że na pewno. Mhm. To przypomnijmy, proszę Państwa. Na koniec jeszcze może taka bardzo praktyczna informacja. Jak się zgłosić do Kliniki Prawa? Do Kliniki Prawa zgłaszamy się poprzez telefon, który jest dostępny na stronie internetowej naszego wydziału.
rejestracje na ten moment zaczynają się dopiero od stycznia w związku z ilością spraw, które musimy zakończyć przed przerwą świąteczną, bo tak pracujemy, ale od stycznia z każdą sprawą można się zgłaszać, rejestrować i w ciągu 2 tygodni osoba od dnia przyjęcia otrzymuje od nas opinię, ewentualnie przygotowujemy pisma procesowe, kierujemy do tych współpracujących z nami ośrodków, na przykład do psychologów, czy pedagogów, czy na mediację w różnych takich sytuacjach, także ta pomoc nie jest taka czysto tylko udzielenie porady prawnej, czy opinii, i radź sobie sam, tylko takiego ogólnego wsparcia. Zdarzają się takie sytuacje, że studenci angażują się na przykład w jakieś zbiórki na rzecz tych osób, świąteczne paczki dla nich i tak dalej, także ten rzeczywiście wpływ tego kontaktu z człowiekiem na losy studentów, na ich wrażliwość i przyszłą pracę, myślę, że jest duży, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy do kliniki od stycznia, prosimy o telefon. Czyli dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na taką pomoc w takim normalnym trybie, pójść gdzieś do kancelarii, doradcy, to tutaj można przyjść, skorzystać z tej pomocy, jak słyszymy, właściwie codziennie. Tak. W grudniu przemyśleć sprawę, a pójść w styczniu i w ciągu 2 tygodni, to też robi wrażenie, będzie już ta pomoc skonkretyzowana. Przypominam, że opowiadały o Klinice Prawa i o maratonie pisania listów, o tej ludzkiej twarzy prawników. Pani dr Magdalena Gołowkin-Hudała, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. I pani dr Aleksandra Wilk. Dziękuję. Obie panie z Uniwersytetu Opolskiego, dziękuję pięknie. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.